Aleja Roguckiego będzie jeszcze bardziej zielona. Już teraz na 4 hektarach terenów posadzonych będzie 165 tysięcy roślin. A będzie ich jeszcze więcej, ponieważ miasto uzyskało zgodę na zagospodarowanie dodatkowych 3 działek przy ulicy Tysiąclecia, Szkole Podstawowej nr 3 oraz ulicy Batalionów Chłopskich. Łącznie ponad 3000 metrów kwadratowych na zieleń. Chcemy, żeby w centrum miasta powstał takie wyjątkowe zielone miejsce wypoczynku, rekreacji dla mieszkańców Płocka. Efekty prowadzonych od zeszłego roku prac przy Alei Roguckiego są widoczne. Posadzona została część roślin, robotnicy zajmują się alejkami spacerowymi, układają kostkę i obrzeża. Kształtów nabiera też toaleta. Widać jej ściany. Docelowo budynek ukryje zielony pagórek, który zimą będzie służył jako górka saneczkowa. Pasaż będzie gotowy na przełomie maja i czerwca. Koszt jego przebudowy to ponad 13 milionów złotych. Część tej kwoty pochodzi z unijnej dotacji.